Cześć wszystkim, z tej strony Rejów, witam was w kolejnym czwartym odcinku z World of Tanks. Zagram sobie dzisiaj, słuchajcie, kilka fajnych, myślę, rozgrywek, które mam nadzieję uda się wygrać, nie jak ostatnio, co przegrałem parę razy. I z tego, co widzę, tutaj mam jakiś, kurde, festiwal, tak? Jakiś tu mamy nowy rok, smoczy rok, czy jakoś tak, chyba ten, to jest chyba odnośnie tego chińskiego nowego roku. Tutaj jakiś smog latał właśnie, patrzcie, jak tam to wygląda. Kto to wpadł w ogóle, nie? Bardzo ładnie to wygląda tutaj tu menu, tylko mój tutaj ten czołg tak się troszeczkę biedniej tutaj prezentuje. Z tego, co pamiętam, tutaj w ustawieniach, bo tu chciałem to właśnie pokazać, zaprezentować, że tutaj chyba wszystko to, co miałem mieć włączone, to chyba włączyłem. Tutaj mam bitwy włączone, bo chciałem z tej miniaturki porobić wszystkie bitwy. Tak, wszystkie. No, dzięki temu właśnie miniaturki mogę sobie fajnie dla was robić, takie ładniejsze. Grafika, tu mam wszystko włączone, z tego, co widzę na ultra. Dźwięk jest tak ustawiony na słuchawkę oczywiście. To, co jest najważniejsze, to tak, celownik jest ustawiony tutaj na domyślnych ustawieniach. Jeszcze tego tutaj nie ruszałem, bo się szczerze mówiąc boję, że tutaj coś zepsuję. Muszę tutaj bardziej tych większych, więcej poradników obejrzeć, taki bardziej lepszy gracz od siebie, dzięki czemu tutaj to będę mógł lepiej i fajniej zrobić. Tutaj nie ruszam, altery to się na razie nie bawię. Kontury, to sobie ruszyłem. To jest, powiem wam, bardzo przydatna rzecz, jeżeli jesteście początkującymi graczami, to tutaj te rzeczy, takie obrysy, to jest cholernie ważne, bo to naprawdę pomaga w lokalizacji, gdzie możemy trafić, a gdzie możemy po prostu wpieprzyć ten pocisk w ziemię zamiast w czołg. Znaczniki, tutaj sobie coś ruszyłem, z tego co pamiętam, tylko nie pamiętam tutaj co. I podobnie o bitwie, tutaj też włączę parę rzeczy, które też są takimi wskaźnikami, podpowiedziami, które też tutaj dużo rzeczy potrafią zrobić. Tutaj parę rzeczy nie włączałem, które miałem włączyć, ale to myślę, że się będę bawił z tym dopiero później. Także na razie jest tak. I słuchajcie, dzisiaj zagramy sobie taki oto sposób, że zagramy sobie dzisiaj dwa razy tym czołgiem moim tutaj polskim i zagram sobie chyba jeden raz tym czołgiem premium. Myślę, że taka będzie różnorodność dzięki temu na materiale, to może się fajnie oglądać. Wiecie, nie tylko taki czołg, ten będzie jako progresja do lepszego czołgu, a ten następny czołg premium będzie czołgiem takim, żebym dostał po prostu wpierdziel, ale dzięki temu, praktykując ten wpierdziel, nauczę się po prostu grać w te World of Tanks na tych wyższych, lepszych rangach. I coś chciałem wspomnieć, bo dzisiaj się strasznie jąkałem, jestem właśnie chory, była mała przerwa od nagrywania, bo jestem naprawdę tak wykończony, że nie mogłem, miałem chyba trzy podejścia do nagrywania, nie mogłem w ogóle kotać siebie nic do mikrofonu, a dzisiaj wypiłem kawę, no i widzicie po mnie, że jestem troszkę taki więcej, mam tej energii w sobie i tak jest lepiej dzięki temu. I teraz tak, tutaj odkryłem dawno, ja debil, że mam tutaj, patrzcie, rzeczy w garażu. Tu mam, patrzcie, premium, 50%, 100% mam nawet, także nie wiem skąd to wziąłem, chyba dostałem w nagrodę, także to trzeba będzie wykorzystać później sobie w grach. Może teraz sobie kliknę aktywuj ten tutaj oto do badań i kliknę sobie może, co to jest w ogóle, oto, odnośnie gotówki, patrzcie, mam teraz dwa tego, tego na razie nie ruszam, bo się na razie boję tego klikać, bo się nie znam, klikamy bitwę, no i widzimy się już w samej grze. Dobra, lecimy tylko teraz tak, gdzie tu się mogę ustawić fajnie, żebym tutaj mógł kogoś fajnie zestrzelić, dobra, tutaj pamiętam, że w tym czołgu swoim ulepszyłem tutaj sobie parę rzeczy, dzięki czemu ten czołg jest taki fajniejszy, tylko jeszcze nie ruszyłem właśnie lufy, działa w sensie, także tu jeszcze muszę przy tym, bo tutaj troszeczkę popracować. Nagrywa się? Nagrywa się. Myślałem, że kliknąłem anuluj nagrywanie, ale teraz zauważyłem, że jednak kliknąłem dobrze. Dobra, tutaj teraz się trzeba zamknąć. O, i tu mam jakiegoś, patrzcie. Szybcy i wściekli. O, ty, ale że się wystawił. Dobra, tylko ja się odkryłem, ale zaryzykujemy. O, widzicie? Ten obrys jest zdecydowanie lepiej do ukazany ten czołg, pokazany na mapie, na mapie, na ekranie. Tylko właśnie tutaj z widzów mówił mi, że muszę jeszcze sobie ruszyć mapkę i miał słuszną rację, tylko właśnie jeszcze tego nie ruszałem, a powinienem, myślę. Okej, on mi zniknął, ale on już wie, gdzie ja jestem. Tego jeszcze dziada. O, tego, tu. Co to za człowiek jakiś dziwny jest? Dobra. Widzę, że mi łapa chodzi. Przez to, że 5 dni nie grałem w World of Tanksy, także no człowiek zapomina takie rzeczy, powiem wam. Gorzej byłoby w CS-ie, bo tam to po prostu próbowałem sobie zagrać w CS-a ostatnio. Tragedia. Mówię sobie, muszę się doszkolić trochę bardziej i wtedy pójdzie lepiej. Tu mam jakieś, o, tej, tam atakują, dwóch jedzie. Tam się piorą. Tu jakiś jeden, o, ten będzie mój. Dobra, jednak nie. Się odkryłem. Fajnie, że chociaż jednego zdjęliśmy, także to dobrze. Tamten dość dużo oberwał, nie? Tu mam jakieś... Tu jest trzech, tu jesteśmy obronieni z tej pozycji. O, tam jest jakiś... skurczysyn. Jaka cisza się zrobiła w ogóle w grze, nie? Dobra, tu widzę kogoś... Tam kogoś zdjęli. Tam jest cisza. Chodźmy tu... O, czekaj.
Jakbym gąsienicę zdjął, to może bym tam mu więcej tych obrażeń zadał. Jakby był w miejscu unieruchomiony. Dobra. Dorwaliśmy go. Bardzo dobrze, w końcu kogoś zdjąłem. Się popisałem fajnie przy was. Ale pewnie zaraz dostanę wypi, tak? Zaraz pewnie dostanę tutaj po gąsienicach. Tylko teraz tak, zaryzykujemy. Dwóch zdjętych. Ja troszeczkę bym tutaj sobie ten dystans skrócił. Tylko... O, tu to patrzcie, tamten typ z naszej drużyny ma bardzo mało życia. No, mimo że tu jest nas więcej, to jednak mamy z tym życiem problem. O, no nie, naprawdę? Ty, kto mnie tu, jakiś typ dojechał? Skąd? Tam jest typ odkryty, ale tutaj nikogo nie widziałem. Dobra, tu chyba, warto chyba... Myślę się wycofać, nie? Nie być nerwanym. W ogóle się kapłem niedawno, czyli chodzi o World of Tanks, że tutaj jest zajebista ścieżka dźwiękowa. Naprawdę. Jak się przysłuchamy te utwory, jakie tutaj na YouTubie są i ogólnie w samej grze, to to buduje taki klimat, że człowiek dostaje testosteronu dwa razy bardziej niż po witaminach na siłowni. Dobra. Tam dwóch jedzie moich. O, tam naszego zdjęli. Tam jakiś, widzicie? Tam jakiś typ się czai. Silny. Tylko teraz pytanie jest takie, co robimy? Czy idziemy na punkt wroga? Nie, na punkt wroga, na ten. No, co tak się mogę cię wygadać? Ja pierdzielę. Tak właśnie jest, jak człowiek wstanie z rana i od razu leci nagrywać. I człowiek taki niewyrobiony jest jeszcze w mowie. Chciałem na punkt ten, nie wroga, tylko na punkt, na bazę wroga, o! Na punkt wroga mówię. Opa, to. Dobra. I mam dwóch. Kurde, ale dzisiaj patrzcie, co ja dzisiaj robię. Tam jest jakiś kurde silny, tylko czy on mi tu wyjedzie do mnie? Chyba nie, nie? O, tu mamy tego! Dziada, pato. Na ślepo tutaj ma sensu walić, nie? Źle robię, bo jestem odkryty tyłem do tamtego przeciwnika. Dobra. Spróbuję go zdjąć. Spróbuję tutaj z nim zawalczyć, ale... Czy się... O, właśnie. Nie uda się to zrobić chyba, nie? Chyba nie. On tutaj widzi, że jestem. Jestem za bardzo odkryty jeszcze tyłem. No, patrzcie, jednak równa walka jest. Trzech zginęło. No tak. Czterech zginęło naszych, włącznie ze mną, i trzech z dużym przeciwnym. Dobra, to słuchajcie, to w takim razie obserwujemy sobie tutaj moją drużynę. Czemu by nie? Czemu mam tutaj to sobie tutaj, wiecie, z materiału wycinać? Widzę, że mam jednego. Może go zlikwidują. Ale tamten typ, o tamten, co teraz go widzicie, ten Bocholowski Wiktor, to tam jest, powiem wam, przeroman typ. On jest w takim położeniu, że jest bardzo blisko naszej bazy i tu może nam ma kuku zrobić. Tylko tak, tu mamy tak, raz, dwa... A gdzie jest czwarty? Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery? Aha, dobra, pomyliłem się. Nas jest trzech, tam jest czterech. Fajnie, jakby się udało im to zdjąć, tego typa, nie? O, tutaj, o... Ten tu może mieć tutaj niezłą wymianę ognia z tym Randolfem. Randolfem. Tego dwa baty biorą. W ogóle nie wiem, czy wy też tak macie z odpornością organizmu, ale zauważyłem ostatnio, że ja mam jakieś pecha po zimie. W czasie zimy praktycznie nie jestem chory, a kiedy mija zima i zaczyna się takie ocieplenie robić, nagle jestem chory, nie mogę, wiecie, wygadać się, z łóżka wstać, jest taki jakiś zmęczony. Nie polecam wam, dbajcie o swoje zdrowie, powiem wam, nie wychodźcie bez czapki, bo jest przerąbane. Ja ostatnio łeb umyłem, debil, wyszłem na dwór, no i się zaprawiłem. Widzę, że chyba ja, mimo że zlikwidowałem dwóch, to jednak to możemy przegrać. Okupacja naszej bazy, tego zdjęli. Tutaj widzę, że jest... Nie za ciekawie.
Także co robić? Robić cięcie? Chyba nie. Poobserwujemy sobie. Odcinek może być dłuższy, czemu by nie? Dzisiaj podjąłem taką decyzję, że te odcinki ogólnie z World of Tanks będą dłuższe. Czyli będziemy robić tak, że nie będzie tylko jeden odcinek z jednej bitwy, tylko na przykład dwie bitwy, duże, albo cztery mniejsze, czy tam trzy. Zobaczymy, jak to się tutaj na tym filmie będzie wyglądało, bo powiem wam taką rzecz, że nie wiem, czy robić tak właśnie, że pokazywać ten film z takich potyczek innych graczy, czyli wiecie, zginąłem, wycinać to i grać dalej, czy jednak tak teraz, to jest z wami gadać i obserwować drużynę naszą przeciwną, nie? No nie wiem, może to w przyszłych odcinkach wdrążę, na razie myślę, że też tak jest fajnie, a też przed takimi innymi materiałami będę mógł się tutaj z wami do was wygadać, nie? Dobra, tego co widzę, ten typ gra w dziwny sposób. Jest ustawiony tyłem. Zamiast się odwracać, to on stoi tyłem do drużyny przeciwnika. Ten ma mało życia. Teraz tutaj biedny kołuje. Ale ma fajny czołg w ogóle, nie? Taki. To jest chyba stary czołg. Ale taki. Z daleka tak nowoczesny wygląda, nie? Trochę. Tak bym powiedział. No, fajny. Okupacja naszej bazy. Przejęli? Przegraliśmy, czy. Zrezygnował? Tego to już dojechali. No, tego. To już po nim jest. Jak wam powiem, jakieś pega z tym nagrywaniem tych materiałów, bo. Tych filmów, bo zawsze tak jest, że jak włączam nagrywanie, zawsze przegrywam. Zawsze tak jest. A jak gram prywatnie, udają się takie jakieś lepsze taktyki na ekranie się dziać, nie? Jakieś tam lepsze zajścia, lepsze wystrzały, trafienia, jakieś tam drift, pamiętam, robiłem raz na skałach. No było to fajne, ale mówię, że tego człowiek nie nagrywa, nie da się tego nagrać tak publicznie, to jest z tym problem. Nawet moja narzeczona, powiem wam, niedobrze to powiedziałem, moja narzeczona nawet powiedziała, że te odcinki z World of Tanks wychodzą nawet fajnie, bo jest takie, fajnie to wygląda, nie? Jest takie jakby dynamicznie prowadzona ta rozgrywka, tak się człowiek może posłuchać tego drugiego człowieka, wygadać się. Muszę powiedzieć, że bardzo fajna gra. Ja się wciągłem, chociaż czasu osobiście, prywatnie czasami nie mam, żeby sobie tak płynnie zagrać, to jednak mówię, że tak jak już się nagrywa, siedzi się przed tym nagrywaniem, to jest to naprawdę bardzo fajny tytuł. Dobra, z tego co widzę i chyba widzicie, to nie ma sensu tutaj więcej chyba tego materiału tracić. Myślę, że chyba ta gra przegrana. To słuchajcie, robię tutaj cięcie i pójdziemy w kierunku następnej rozgrywki. Myślę, że chyba tym czołgiem premium. Ty, ale tu się klimat zrobił. Ale muzyka tu wleciała. Ta moja ulubiona. No i adrenalina od razu leci w górę. O, tutaj można grać. Że ja tego czołgu nie mam, swojego, ale do tego dojdziemy z czasem. Dobra. Ty, ale to ujęcie, patrzcie. No to lecimy. Dawaj. Dostajemy po dupie. Tylko teraz tak. Gdzie tu się ustawia? Tej mapy nie znam. A jest ładna, wizualnie jest zajebista, tylko... Dobra, ale może tutaj lecimy, tak? W tym kierunku. Tutaj lecą takie czołgi chyba bardziej dystansowe. Ja się nie znam, ale tak widzę po wyglądzie, takie bardziej działa. Raczej to artyleria nie jest. Dobra, tam widzę, że poszło więcej, tu poszło mniej. Dobra, to idziemy tutaj w tym kierunku. Ale ten czołg, nie? Jak on zrywa, jak on się tutaj, patrzcie. Bo taki jest płynny w prowadzeniu, nie jak ten mój czołg taki głupi, który wiecie, tak się wolno porusza. O, tu się już widzę, cyrki będą dziać. On tu wyjedzie, wychyli. On tam tak chce nas upublicznić, skurczysyn. Dobra. Tutaj chyba nie ma sensu tak się wychylać, nie? A może? O, tutaj mogę... O, dobra. Tutaj mogę typa dorwać, tylko że... No i właśnie. Można ślepo coś tam oddam tych pocisków, tylko patrzcie ile mam pocisków w tym czołgu. Mam tylko 31 strzałów tego głównego pocisku i tylko 4 tamtego. Czemu tak w ogóle tu mało jest tych pocisków? Może to chyba moja wina jest, nie? Dobra. Chyba się przybliżę trochę, co? Będzie lepiej. Póki co, nikt nie zginął. O, tam patrzcie, jak Altereja wali. Póki co, nikt nie zginął z naszych. Nie dostał. To bardzo dobrze. O, tutaj ma jakiś typa.
Ja może z daleka taką córeczkę tutaj pocisnę, co? Bo tu widzę, że nie ma sensu tego. O, tu mamy, patrzcie. To będzie mój. Nie, deski mi zasłoniły, ale może. Dobra, tego zdjęli. Tu się bym tak chciał bardziej w tym położeniu to jakby ustawić. A tam już ktoś, widzę, wcelowany jest. Dobra, to teraz tak, z daleka może spróbuję. Tutaj chyba nie trafię, nie? W ogóle polecam wam, jeżeli lubicie gry, które się dzieją w II Światowej, czy tam w pierwszej, to teraz za niedługo na Steamie wchodzi nowa gra, znaczy nowa gra, w sensie na Steama, Enlisted, od twórców, ci co zrobili War Thunder. W odświeżonej wersji chciałem z tego materiału zrobić, także polecam wam sobie ten tytuł spróbować zagrać, bo jest naprawdę bardzo, bardzo fajny i fajny w ogóle klimat. Co jest, no? Okej, no się tu położenie zmienił. Tego bym dorwał, bo on jest taki na jednego strzała. Ale to są mendy. Ty, ja tu nie mam żadnych w tym czołgu żadnych stawów naprawczych. Przejebane to wszystko. No, może teraz? Ło, co mi się stało z działem? Nie, to jest granie na mojej rangi. Nie chciałbym zrobić materiału takiego, takich materiałów robić, że każdy odcinek przegrywa, bo to by sensu nie miało. To nie ma sensu, nie? To nie na moje nerwy. Ja muszę tu mieć lepszy czołg zdecydowanie. Dobra. No i tyle. I tyle by było, słuchajcie, z dzisiejszej papisuwy. Myślę, ale muzyka tu jest zajebiście zrobiona. Myślę, że tutaj, teraz... bo wiecie co? Mam 20 minut prawie nagrywania. To zrobię inaczej. Tą grę mam i tak chyba, myślę, już z głowy. Chyba przegrana, albo wygrana. Bo wiecie co? Może zobaczymy sobie. Może w momencie wyjdę z tej bitwy, wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, czy na pewno jest gra przegrana, czy wygrana, nie? To chyba, myślę, by było... dobrze tak zrobić. Tu, o, jak mam użycie ten typ. Tutaj chyba też ciągę premium tym, co ja chyba, nie? Kurde, patrzcie na to. Ta gra zajebiście wygląda. Patrzcie, co pisze u góry. Mamy zdobywanie bazy, tylko że na bazie przeciwnika jest tylko jeden... A już dwa pojazdy, także jest. No i jeszcze za to wygrać, tak? Może się akurat uda, to byłoby fajnie. O! Dwa czołgi. O, już jeden jest. To jest problem na bazie przeciwnika. Aha, bo my zdobywamy tę środkową bazę. Aha, czy tu mamy taką jakby nie tryb rozgrywki z tego, co widzę. Tu mamy bazę jakby taką wspólną, o którą walczymy, a tu mamy nasz jakby punkt i tamten drugi punkt. Aha! Ja rozumiem to, jak to wygląda. Ja chyba na takim trybie nie grałem, albo może grałem, ale nie zwróciłem na to uwagi. No tak czy siak, fajny tryb. Ale mamy przewagę. Mamy przewagę, widzę... naszych na tym punkcie. Także to się chyba uda wygrać. Jak kołuje, nie? Ma mało życia, ale jest sprytny w tym... w tym swoim tutaj sterowaniu. Jak to mówił mój jakiś dziadek, jest wartki. O, tutaj już alterelia wali. No, dostał. To go piorom. Dobra, to słuchajcie, mamy... Widzę, że... Tak, mamy baza zdobyta. To fajnie, że wygrane mamy, tylko dlaczego kurde musiałem zginąć tak wcześnie? Teraz tak, zagram sobie jeszcze chyba mi się dwie rozgrywki. Zagram sobie w... Jeszcze raz chyba czołgiem premium, czyli tym właśnie, co teraz właśnie widzieliście, z którym zginąłem. I zagram sobie właśnie jeszcze tym czołgiem moim polskim dla zdobycia większej tu ilości punktów doświadczenia, dzięki czemu po prostu przybliżę się szybciej, żeby ten czołg swój Lewandowski zdobyć. Ukochany, który mi się bardzo, bardzo spodobał. Dostał? Dostał, zwycięstwo. Bardzo fajnie. Dobra, odliczenie mamy. Tryb szturm i będzie, myślę,
Fajnie, to mapę już kojarzę, znam ją. Ona jest bardzo fajna, taka słoneczna. Fajnie się tu gra, tylko że właśnie tutaj jest taki obszar, gdzie trzeba bardziej lawirować pomiędzy tymi dołkami a wzniesieniami, tak? I na tym się tutaj jakby bazować, jeżeli chodzi o ochronę czołgu naszego, czy tam naszej drużyny. Bo ogólnie to jest taki teren bardziej odkryty, nie? Tutaj tylko parę jest drzewek, takich krzaków, drzewek, nie? Parę skał z tego, co teraz mi się skojarzyło, bo spojrzałem. Dobra, gdzie to się ustawić? Tam, gdzie lecimy chyba w większej ilości, nie? Tu jest chyba forma ataku. Teraz, gdzie jadę a tam jest chyba forma broni, nie? Bo chyba jakoś tak, dobra. Teraz tak. O, tutaj mam fajne położenie. Tylko, że nikogo nie widzę. O, dostał, w końcu. Ten będzie mój, patrzcie. Tylko jeśli się oddział przeładuje szybciej, no jak ty się ładujesz. Mój błąd jest taki w World of Tanksach, że ja nie wziąłem sobie gaśnicy, ani nie wziąłem sobie tego czołgu zestawu naprawczego. Także to jest mój błąd. No. Ty typa nie widzę ni cholery. No i mi... O Boże. Co jest? Tam jest? O, ten już jest zlikwidowany. O, właśnie. O, ten będzie mój. Tylko się za skałami ten cholera kryje. Menda. No niech wychyli. Jestem taki już skupiony tym swoim czołgiem. No naprawdę? Ty, tam go... O, tutaj mam taką lukę, ty. No. Już wiem, gdzie celować, tylko... Tylko, że jak znam siebie, to chyba w skałę to pójdzie. No, weź się taki spokój trochę na tą stronę do mnie. Nie, to nie ma sensu. Ja się zachowuję tak, jak zdecydowanie początkujący gracz w World of Tanksach. Jestem narwany. Nieskupiony, nie gram jakby tak, wiecie, spokojnie, tylko zawsze gdzieś tam mnie kusi, żeby szybko kogoś załatwić, nie? O, tutaj mam ty... Oje, dobra, to jest mój. Może teraz. O, może znowu tu na górkę... O, dobra. No, aha, dobra, bo się ładuje. Ale to jest głupie. No. Ten czołg jest fajny. Ale on bardzo długo się przeładowywuje. Może ślepo oddam strzał. Tamo. Może akurat. Tam widzę, że jest cisza. Ty, jakie tam jest działo, pato. A nie, tu nie zobaczę z tej perspektywy. Ja się tu nie wychylam. Tu na spokojnie będę swoje strzały oddawał. To jest takie dobre położenie na tych tutaj przeciwników. Dobra, bardzo ładnie. Ciekawe, czy tu są punkty w World of Tanksie dodatkowe za to, że, że przetrwam w bitwie. Nie sprawdzałem tego, ale chyba myślę, że coś takiego tutaj twórcy pomyśleli na czymś takim, nie? Na tą stronę pojedziemy. O, tu taka luka jest bardziej, ale tutaj widzę, że on... Ale tu grają wszyscy szybko na tych rangach, na tych poziomach wyższych, na tych wyższych czołgach. Lepszych. No to nie wiem, jak się zachować. Gdzie się ustawić, gdzie tu się jakieś mieć, wiecie, dobre położenie, żeby kogoś zlikwidować. Tu jest tylko... Oni ciągle tą pozycję zmieniają. Dobrze oczywiście, to jest dla nich. Ale dla mnie nie. Dobra. Ten mi zniknął. Tam bardzo jest duży atak. No tam na mapce widzicie, gdzie teraz pokazuję, tak o. Tam jest bardzo dużo. Z drużyny przeciwnej, ale tu mamy taką bardzo fajną, myślę, prostą drogę do bazy przeciwnika, żeby ją zaatakować. Tamten się pokusił. Tamte się tutaj gdzie kusi. Leci sobie spokojnie, ale widzicie, tamten już jest zlikwidowany. O, mam go. Oni wszyscy wiedzą, gdzie się ustawić. Dobra, to się przybliżę. Wesprę tego tam. A może akurat...
tego tutaj u strzelca mam takie działo, nie? To był chyba niemiecki czołg. Ciekawe, gdzie jest w bazie przeciwnika, przeciwników. Chyba tylko dwóch. Z tego, co radar pokazywał. Dobra, ładnie. Ty, to mamy wygraną chyba. Pierwszy raz nie zginę chyba odpukać w tej rozgrywce tym czołgiem. Ten czołg jest ładny, ale dlaczego on tak się wolno przeładowuje? Dlaczego? Mam nadzieję, że Lewandowski taki też nie jest. Ten do którego dążę, żeby go zdobyć. A nawet jak jeśli tak jest, to trudno. Gdzie on jest? Dobra, zdjęli go. Ty, mam bazę przejętą. Zostało dwóch tylko z rym przeciwnej. I mamy, patrzcie. Ten punkt, baza jest nasza. Fajnie. Jak samoloty tam lecą w tlenie. Fajnie. Buduje to imersję, nie? W grze taką. Taki efekt, że coś się dzieje na ekranie, nie? Coś tam dzieje w tle. I z tego co widzę, te samoloty to też są takiej fajnej jakości zrobione, nie? Tak na odpierdziel. Więc tu się jeszcze sobie na górę pojadę. Może akurat ustrzelę tego typa. W tyłek gdzieś tam go spróbuję trafić. Ale raczej chyba nie, nie? Znaczy tu nie ma. Nie. Raczej tu na niego nie widzę na radarze swoim. Ze swojego tego punktu, nie? Nie. Teraz spokojnie sobie przejmuję bazę. Zagram sobie jeszcze dzisiaj polskim czołgiem. I mam nadzieję, że uda się wygrać. Tylko. Mają go? Czy nie mają go? Tutaj gdzieś jest, ale. Okej, zdjęli go. Także. Mecz wygrany. Bitwa wygrana. Oho, jeszcze jakieś osiągnięcia wpadły. Aż dwa. Fajnie, muszę powiedzieć, bardzo fajna, fajna sprawa. Dobra, i teraz tak, gdzie jest mój piękny polski czołg? To jest ten? Chyba nie ten, czekajcie, tu sobie kliknę na te polskie tago, flagę, będzie mi łatwiej. O, to jest ten, dobra. Trzy bitwy, tu jeszcze mi zostało 30 minut, a może zrobimy sobie większy odcinek dzisiaj. Zresztą zobaczymy. Dobra, bitwa, lecimy. Dobra, i mamy mapę, słuchajcie, tą, którą dobrze znam, którą już zaczynałem tutaj swoją przygodę z swoimi filmami z World of Tanks, czyli właśnie tą. No właśnie, jak się nazywa? Nie wiem, jak nawet sprawdzić. Chyba. Aha, to jest ta Lekawile, tak? To jest chyba ta mapa, tak. Lekawile. Także już wiem, co się gdzie ustawić, wiem, gdzie co unikać, wiem, gdzie tutaj pojechać. Także będzie, myślę. Fajnie. Dobra. Lecę na prawo. Do tutaj tego wąwozu, który tutaj jest bardzo. Dla mnie osobiście bardzo fajną, tak tutaj taką miejscem do walki, obrony, ataku. Mi się to miejsce podoba. A tutaj, gdzie wam pokazuję teraz, o, widzicie na mapce? Tam tak, o, mam tutaj, takie jest takie przejście. I tutaj najczęściej ginąłem, już wam to mówiłem. To jest największe, najbardziej dla mnie, najgłupsze miejsce. Zawsze tam ginąłem. Za każdym razem, gdzie kiedyś grałem, nie potrafię tego miejsca bronić. Ten wąwóz jest mój, tam te obszary już nie. Dobra, to teraz tak. Tutaj raczej nie warto wychylać za bardzo. Tu się lepiej tak bokiem ustawić i czekać na przeciwników. A się sami wyłożą, bo tu jest takie właśnie miejsce, że jak się my wyłożymy, to jest. O, tutaj jest niefajnie. Tutaj już się widzę, że. Tam jest zarwany, ty. A Soka? Nie. Ten tu wyjeżdża. Ja bym pomógł, ale on zginie. Ty! O, tu jest problem. Tu będzie problem. Ten ucieka. Dawaj mi go. Ale cyrki. No, chow się za mną. Ale wymiana ognia, pa to. Tego dojadę u góry, pa. Tylko jeśli to działo przeładuje. Ty ten, to działo się ładuje szybciej niż tym patonie. Dobra. Ty się tam wycofuj. Pa to. Może się uda. No dawaj. Będzie mój. I cholery nie wchodzi. To są wszystkie niemieckie. No. Czemu to nie wchodzi? To jest chyba zły pocisk, nie? Na ten rodzaj ich tam. No jak, jakie narwane, pa. No. O, niech wychyli, ich wychyli. Mało, o, już cię widzę. Widzę główkę, no.
ten u góry tutaj pikuje, próbuję tutaj jakby z góry nas wziąć. O kurde. Ja bym sobie może pocisk zmienił, tak myślę. Lepsza byłaby lepsza penetracja. Ale tutaj widzę, że wszyscy... O, ten zginął. Nie za fajnie. No niech to wejdzie, chociaż jakbym jednego tutaj zlikwidował, to byłoby dobrze. No łeb zepuknij. Ja zmieniam pocisk. Chyba na ten. Co to za pocisk? To jest pocisk pełnokalibrowy rdzeniem. Dawaj. O, to wchodzi. Ten pocisk jest dobry. Tylko tak się ustawić, żeby mnie te mendy nie zdjęły. No, wyjdź do mnie. Teraz cię dojadę. Dobrze. Jeszcze jeden strzał i on będzie mój. Tylko ten drugi jest taki... przyjaciel jego. No, w ziemię. To się może udać. Mam wrażenie, że ja tutaj dużą rolę dzisiaj odgrywam. W tym właśnie oto... w bitwie. No właśnie, no i po co taki nerwany, po co? To jest jakiś cyrk jest, nie? No, no, no. Ty, będzie mój. Jezus, by mi pomogli. Jak się tu woła pomocy? Aha, tak. Pod Z. Ty no, gin. On ma jeden strzał po nim. Pomocy. I jesteś mój. Jeszcze jeden typ został. O, tutaj, pa, jaki nerwany, pa. Radziecka gnida, nie? Z kamuflażem. Ale dobrze, ładnie mu poszło. Dobry gracz, mimo że z drużyny przeciwnej, Boże, nie mogę się wygadać, ni cholery, nie? Dzisiaj mam kompletnie dzień nie nagrywanie, ale już sobie nagram, już sobie wleć na film, będzie dobrze. Dobra, tutaj widzę, że mamy tą rundę, tą bitwę wygraną. Ta bitwa poszła bardzo fajnie, płynnie i w końcu kogoś zlikwidowałem w większej ilości niż tylko jeden. O, i mamy wygraną. Okej, słuchajcie, buma, dzięcie. Lecimy, słuchajcie, jeszcze z jedną grą, tym polskim czołgiem, bo nie chciałem sobie zmarnować tego tutaj, widzicie, tego boosta w doświadczeniach i w gotówce, także mimo wszystko dzisiaj odcinek będzie troszkę dłuższy, tylko czekajcie, to sobie jeszcze badania sprawdzę. Oha, dobra, tutaj mogę sobie jeszcze, patrzcie, pójść w kierunku lepszego silnika i działa. To wiecie co? Jak tutaj pójdę, to idę w kierunku teraz tego czołgu. No ten czołg bym już, powiem wam, chciał mieć, tylko teraz tak, ja sobie tutaj zrobię inaczej, że ze względu, że ten czołg sobie gram dość często teraz, to ja sobie tu ulepszę silnik. O właśnie, i bierzemy lepszy silnik, tak sobie ten sprzedaj tamtemu niepotrzebny jest. I teraz będziemy szli w kierunku działa i potem lecimy w kierunku właśnie tego czołgu, bo ten czołg, powiem wam, że jest dość interesujący, fajnie wygląda. A to jest ten z tymi kółkami z tyłu, co to w ogóle jest? To są chyba zapasowe gąsienice, czy co to jest? To jest chyba, ja się nie znam. Coś to chyba na pewno jest, ale ja się nie znam. Dobra, to lecimy z kolejną bitwą, sprawdzimy sobie dzisiaj nowy silnik, jak on tam działa i lecimy. Okej, okay? Mamy, słuchajcie, przeklętą mapę, na której najczęściej ginąłem. Także przetestujemy dzisiaj nowy silnik. Zobaczymy, jak zrywa. Dawaj. Okej. Okay. I teraz tak, przyspieszenie widzę, że chyba jest ciutkę lepsze, pod klawiszem W jak kliknąłem, ale ja się mogę mieć, ja mówię, ja się nie znam, ale być może, nie. Ale widzę, że przyspieszenie jego jest takie, no jest lepiej, może jakoś diametralna jest tutaj różnica, która wpływa jakoś bardzo na rozgrywkę, przynajmniej dla mnie, ale da się to odczuć, a pamiętam jak się sterował tym czołgiem, bo tutaj dużo rozgrywek, mimo wszystko nim tam rozegrałem. Teraz tak, tutaj widzę, że wszyscy moi atakują, to ja tutaj z nimi pójdę, nie bo tutaj na pokoju leciał, bo zostanę wiadomo jak. O, tutaj jakiś, patrzcie, tego mogę tutaj dorwać, bo tu jest takie, widzicie? Nie, on tutaj skraca.
On tam jakieś kółko robi. Okej. Tak to wygląda. Tam jest jeden na mieliźnie. O, tu jakiś duży jest, patrzcie. Bo go się kapał niedawno, że tak można w World of Tanks się robić. Szczerze? Ja może tego nie zauważyłem. Albo mi nikt nie powiedział, ale... Że na pewno nie zauważyłem. Ale... Fajna perspektywa, nie? Można sobie badać teren bardziej. Ale wrócimy do normalności. Dobra, jestem... Aha, jestem odkryty. I z tego co zauważyłem, to... Jeden z naszych zginął. Poległ. Nie, ja się nie chcę wychylać. Tutaj jest za duże ryzyko. Także właśnie. Okej. Co mam teraz zrobić? Wycofać się? Będę... O, dobra. To naprawdę... Ja bym się wycofał. O, dobra, dostał. Ale ja się chcę wycofać. Nie ma tutaj sensu walczyć, bo... Mogę bardzo łatwo dostać, tylko jak się wycofać? Tutaj? Może tak, nie? Tak o. No, ja sobie dystans sobie... Zrobię większy od przeciwników. A bardziej pójdziemy w kierunku bronienia... O właśnie, bronienia bazy. Ty, dział mi się obraca... Jakby miało... Jakby było uszkodzone całkowicie. Z tego co ja widzę, to mi chyba głośnica jest uszkodzona tylko, nie? Chyba tak. Dobra. No, dostanie. Przez krzaki nie widać za bardzo. O, tutaj się wcelował. Dostał, ale nawet go nie, czerwone tutaj było. Ta kropeczka mała. Tutaj ma za mocny pancerz. A może się akurat oddali i będzie akurat. O właśnie. Kurde, żeby bardziej wychylili, ale... O, tutaj widzę, jest. O, i tego już mamy. Jeden strzał, dawaj. No, naprawdę? Tylko się bardziej boję, obawiam tych cięższych czołgów. Taki jak tamten. Bo od nich tu nie możemy bardzo dostać. Teraz tak, tam widzę, że on się da... O! No nie mogę. Ten mi zniknął, tamten... Coś tam kombinuje. Oj, bardzo nieciekawa jest tu sytuacja. Zmienię pocisk. Tego tu będę spróbuję poturbować bardziej. Powiem, że tym pociskami da się to zrobić. No, tylko gdzie ma ten zielony... Co to jest? Okej, ten tu wychyla. Dobra. Ten, o, tu było zielone. Aha, ten pancerz, tu ma pancerz taki zielony, na dole. Okej. Ten ma u dołu. Naprawdę? Jak to nie weszło? I to jest jakieś przeklęte. No, może teraz. Dobra. Tutaj jeszcze widzę chyba 4-3 strzały. O, jak się wystraszyłem, ja pierdolę. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. Dobra. Jeszcze parę... ten to narwany jest, widzę. Okej. Okay. Wycofuję się. Co, zniszczony? 6, to sobie weźmiemy. Gościca na razie nie jest potrzebna jakaś lepsza, ulepszona, w sensie naprawiona. Wyszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Ostatni pocisk.
tego rodzaju. O, tutaj było, o. I ten trzeci chce sobie wziąć. Ty, on we mnie celuje. On mnie chyba kojarzy. On mnie chyba zna. O ty dziadu. A to nie wejdzie. No ten czołg jest za mocny tutaj. Gdzie ja mam celować tym? Weszło jak w masło. Dobra. Tutaj gdzieś z boku to widzę jest, takie... Tak, dokładnie. Ten czołg, powiem wam, jest taki, że trzeba walić tak by na... po bokach trochę bardziej. Tutaj ma taki pancerz lekki, ale... trzeba inwestować chyba z tego, co widzę, lepsze inne rodzaje pocisków, żeby ich było więcej, bo... tam za mało ich po prostu jest. Takiego gracza jak ja, który po prostu wydaje wszystkie pociski w ciągu jednej rozgrywki praktycznie. O, taką ma możliwość. Dobra, to tak. Widzę, że jest walka bardzo nierówna. My tą bitwę mamy przegraną. Patrzcie, wszystko przegrywamy praktycznie przez ten czołg. Przez tamten, o. Nie, on zginął? Czy mi się przewidziało? A nie, to jest ten czołg właśnie. Przez ten czołg. A nie, to nie jest ten czołg. No tamten chyba zlikwidowany został, nie? Albo uciekł. Ten taki narwany był, ale... on ma takie, widzicie? Większe działo. Takie dłuższe. No może tu jest nawet większe... O, tu przybyło. Przybyła cała, patrzcie, banda mafia. Dobra, to tak. Myślę, że odcinek 45 minut, jak to potem będzie może 30... no czy powiedzmy 40-38 minut, także będzie, myślę, fajnie jak na odcinek. Kilka bitew, fajnie wyszło, przegrane, tutaj wygrane. Zawsze jakiś tam progres wleciał, jeżeli chodzi o czołg i statystyki, rangi i tak dalej. Także myślę, że za niedługo, za parę dni znowu się pojawi kolejny odcinek. Bo te odcinki z World of Tanks, one są fajne, fajnie mi się nagrywa. Tylko, że musicie wiedzieć, że te odcinki z World of Tanks są po prostu... bardzo dużo plik ich waży. Są zdecydowanie... jeden taki odcinek, powiedzmy 30-minutowy na oko, to jest plus minus jakieś tam 40-30 giga. A ja mam niestety taki pech, że nagrywam na dysk 500 giga na szybki SSD i muszę sobie za jakiś czas zainwestować w dysk jeszcze 1000 giga, który umożliwi mi nagrywanie filmy na 1500 giga, bo na razie, wiecie, nagrywanie takich odcinków na 500 giga dysk, to jest, wiecie, robię tam 3-4 odcinki i cały dysk zapchany. Największy plik, jaki ważył, to był seria z Ofelorda. Każdy odcinek z Ofelorda ważył 80-100 giga. Przerąbane. A tylko trwało 30 minut. Oczywiście biorąc pod uwagę mój bitrate, jakość obrazu i moje ustawienia, bo jednak ja tu wolałbym, żeby ta jakość obrazu była jak najlepsza dla was i żebyście tutaj lepiej mogli to wszystko sobie oglądać, słuchać i tak dalej, tak? Dobra, został jeden na drużynę przeciwną, który ma... O, ten to już jest na rezerwie życiowej. Ten to ma jeden strzał celny, albo nawet niecelny, nawet taki ricochet, ale już po nim jest. On to ten, z tej skarpy by spadł i już będzie po nim. Okupacja naszej bazy. Także bardzo ta bitwa wyszła nieciekawie, ale myślę, że wam się mimo wszystko fajnie oglądało i... No i kończmy ten odcinek, bo widzę, że on tutaj kołuje. 4, 3, 2, 1 i baza nasza została przejęta. Także definitywna przegrana, ale fajnie, że jakiś tam progres, jeżeli chodzi do czołgi, wszedł. Dobra, porażka, zdobyto bazę. I możemy, słuchajcie, dzisiejszy odcinek kończyć. Także słuchajcie, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się do następnego i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych następnych materiałach. Trzymajcie się i cześć.